kolejnym mieście poprawi się stan infrastruktury tramwajowej. W poniedziałek została podpisana umowa na modernizację krótkiego odcinka torowiska w Świętochłowicach. Krótkiego, bo 360-metrowego, ale ważnego, nie tylko dla pasażerów tramwajów. Torowisko w płytach prefabrykowanych, eliminujemy praktycznie całość hałasu, całość wibracji, więc komfort jakby dla mieszkańców i użytkowników będzie znacząco większy. Do tego, tak jak pan prezydent powiedział, planowana jest przebudowa infrastruktury drogowej w postaci chodników, ścieżek rowerowych, więc ten odcinek 400 metrów już będzie na takim dobrym europejskim poziomie. Nie będzie się czego wstydzić. Inwestycja będzie kosztowała 15 700 000 zł i ma potrwać 14 miesięcy. Jednak niewiele dalej. O przebudowę prosi się jedno ze skrzyżowań, przez które przejazd nie należy do przyjemnych, czyli tak zwana Mijanka. Miasto przygotowuje się i do tej przebudowy. To wąskie gardło, którym dzisiaj jest ten most, on musi zostać udrożniony. Tak? Stąd też będzie zaproponowane rozwiązanie, które jakby całkowicie zlikwiduje to wąskie gardło i myślę, że w przeciągu miesiąca, może dwóch, ten projekt zostanie zaprezentowany mieszkańcom. Odcinek, na którego wykonanie została dzisiaj podpisana umowa, jest kontynuacją inwestycji zakończonej już w Chorzowie. W tym mieście trwa teraz tramwajowa przebudowa torowiska na ulicy 3 Maja, która mocno się opóźnia. Mimo że roboty trwają już 2 lata, wciąż pozostało tu wiele do zrobienia. Problemem była m.in. konieczność przebudowy sieci podziemnych. Nie do końca to, co było naniesione na mapach, odpowiadało temu, co było w rzeczywistości. Także no może odbiór naszej spółki, odbiór społeczny naszej spółki jest nie najlepszy, ale proszę Państwa, tak jak powiedziałem, my możemy wejść na plac budowy i układać torowisko dopiero po zakończeniu robót przez wodociągi, przez gazownie. Ta inwestycja ma ostatecznie zakończyć się w tym roku, jednak są i dobre wieści dla mieszkańców Chorzowa. Właśnie finiszują 2 inne tramwajowo-drogowe przedsięwzięcia. Do końca czerwca chcemy zakończyć kompleksowo już 2 inwestycje. Jedna to jest ulica Powstańców, druga to jest ulica Hajducka. Tu już po ulicy Powstańców tramwaj jeździ. Natomiast od przyszłego tygodnia ruszy tramwaj ulicą Hajducką, czyli uruchomimy linie tramwajowe, które zmierzają z centrum Chorzowa w stronę Chorzowa Batorego i w stronę Katowic, więc to jest dobra informacja dla wszystkich pasażerów, którzy czekają na tę linię. Jednak to nie koniec inwestycji w Chorzowie, bo jeszcze w tym miesiącu podpisana ma zostać umowa na przebudowę skrzyżowania ulic Katowickiej i Metalowców. Prace miałyby się rozpocząć po wakacjach.